Cześć, Romanorusów, mamy was w kolejnym filmie. Dziś trochę inna forma, że tak powiem, ale tematyka, że tak powiem, się nie zmieni. Znaczy forma, Boże. Piwnicy jeszcze nie nagrywałem kamerką na głowie. Dzisiaj szybki temat. Mianowicie kolejny kolega mnie poprosił, żebym spalet mu wykonał. Musi szalę po prostu sobie podnieść. Szafę? Dobrze powiedziałem szafę, bo zrozumiałem, że szałę powiedziałem. I tak, muszę palety obciąć na 60, one w tej chwili mają 71, akurat sobie podcinam te uszkodzone i wykorzystam te palety. I muszę je po centymetrze skrócić, mają 101, a potrzebuję 2 metry. Także co, lecimy z tematem, czekajcie, ołóweczek zatemperowany. Może być. Dobra, wydawało mi się, że ktoś przyszedł, a to worek ze śmieciami się przewrócił. Dobra, 60. Chociaż nie wiem, poczekajcie, którą ja to piłą utnę. Dobra, Ryobi, zaraz spróbujemy. Damy jej szansę. Niech się rozrusza, dobra, 60. I tutaj też dajemy 60. Na tych paletach będzie standardowa sytuacja. Te z przerwami idą na dół, a te pełne pójdą na górę. Dobra, i co? Linia standardowa, zaznaczamy. I pewnie, i tak, nie, dobra, pewnie. Jak i tak tutaj te deski mam do ucięcia, to sobie zaraz zrobimy prowadzenie, znaczy tak standardowo, tak, poziomica dalej i tamtą pilarką utnę. Ups, weszła mi do drogi, a, dobra, wyciągnięta. No jeszcze, muszę znowu się nauczyć rękawiczek używać, bo ostatnio się oduczyłem i no, trzeba się znowu nauczyć. Bo później skóra zniszczona. No zaraz powiecie, że gdzieś moje bejzy poszły chodzić, ale nie, tutaj patrzcie, w całym tym bałaganie. Nie patrzcie, bo ja muszę tam wreszcie porządek zrobić znowu. Znaczy wiecie, dużo się dzieje po prostu i nawet nie ma czasu gwoździ z ustek z palet wyciągać innych. No napiszcie jeszcze w komentarzu, że taka forma nowa wam się podoba, w sensie z piwnicy, tak? Nie tylko kamera na statywie, też trochę więcej, dobra. Czekajcie, to teraz tradycyjnie muszę 3,5 sobie odjąć. Czyli mamy 60 minus 3,5, 57, 56,5. 56,5, proszę bardzo. 56,5 mamy. 56,5 też jest. 56,5 mamy. Dobra, Wolfcrafty poprosimy. Bardzo dobre te ściski. Będę się teraz nimi chwalił. Czy się chwalę już od dłuższego czasu. No, znaczy wiecie, skręcane to skręcane, ale te do takich właśnie szybkich prac to jest rewelka. Dobra, mamy tutaj linię. Łapiemy. W sumie do tej poziomicy to by się przydały krótsze, ale jak są dłuższe, to i są bardziej uniwersalne, tak? Tam to, że są trochę za długie, to teraz to tam nie ma znaczenia. Czekajcie, prunda potrzebuję. Dobra, krótki przedłużaczek weźmiemy. Podłączymy się tutaj. Czekajcie, okularki. Założymy, jak mamy tą łopaskę. Słuchaweczki koniecznie. Już dzisiaj chwilę robiłem bez słuchawek, znaczy tu nie w piwnicy, tylko skuwałem tam kawałek wylewki, to już mnie uszy bolały, jak zawsze wiecie, w słuchawkach, a teraz nagle bez. Czekajcie, jeszcze, powinienem teraz odłączyć tak naprawdę piłę, ale już trudno, dobra. No i tak z każdą, z jednej z 4 palet. W sumie czekajcie, to już tamtych wam nie będę pokazywał, tylko teraz jeszcze jedną czynność musimy tutaj wykonać. Czekajcie, mamy tutaj aku, mamy brzeszczociki, Wolfcraft znowu w akcji. Też bardzo fajny, mam taki zestaw Wolfcrafta brzeszczotów do piły. Mi się sprawdza, o, tu jest pęknięty klocek, no dobra, trudno. Po co ja to robię? Bo potrzebuję tam dalej klocki z powrotem sadzić. No teraz widzicie, sobie odetnę te klocki i po prostu dalej je sobie tam przybiję. Dobra. Jeden jest. W sumie przydałby się teraz młotek, żeby poruszyć. No. Dobra. Wiecie co? Nie będę was zanudzał. Uszykuję sobie te 4 palety. Poobcinam te klocki. Widzimy się, jak będę to zwijał, skręcał. I ewentualnie jak odcinam jeszcze ten centymetr. No w sumie to już jest cała filozofia. Taki krótki filmik. Znaczy wiecie, to jest tak naprawdę przy tych paletach taka sama zasada przy wszystkich projektach, tak? No to się nieznacznie różni. Dobra. A i wiecie dlaczego tak mi długo wtedy szablastą szło w ucinanie tych klocków? Wiecie jaki jestem mądry? Założyłem, że szedł do drewna, a nie do metalu, do szablastej. I dlatego. Dobra, 58. Bo musimy 2 cm odjąć jak jest to. Bo tutaj akurat 2 cm tu jest. 58. 58. Zaraz się otworzę. Dobra. Zaznaczamy. Ucinamy. Już, czekajcie. I teraz co? Tylko biorę te klocki co wcześniej wybiłem. Teraz patrzcie, wkładam, czy wybiłem, uciąłem i co? I po gwoździku. Tak samo z tyłu. Mam elegancko skróconą paletę i tutaj tak samo to robimy. No i jak widzieliście, pomoc drugiej osoby czasem się przydaje, bo nie mogłem poziomicy właśnie tutaj przyczepić, bo były klocki. No i co? Palety są już teraz docięte. Jeszcze zaraz zrobimy ostateczny pomiar. Błąd zakładam, że tam do 0,5 cm wyjdzie w maksie. Dobra, bo kamera w głowie coś mi ucięła. Mierzymy 60 bez milimetra. 60 bez 2 mm. Dobra. 2 metry bez 3 mm. I tu jest 2 metry bez milimetra. Także jest dobrze. Dobra. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to słuch. Cześć!